Dzisiaj jest wizualnie, tak gram, nazywam Warframe i jest to dla mnie powrót po krótkiej przerwie. Wciąż nie mam czasu jakby zgadać się z ekipą, żeby zrobić to nagranie w więcej osób, ale spokojnie, dojdziemy do tego, to będzie człowiek, który się do mnie odzywa w komentarzach, nika nie pamiętam, coś na F. Pozdrawiam ciepło Gildisów. Będą wspólne nagrania. No, znaczy nie wiem, czy gildia będzie się chciała ruszyć na wspólne nagrania, bo to oczywiście wszystko zależy od prywatnych preferencji różnych tam osób, które w gildii są. Ale jak ktoś z widzów będzie chciał się załapać na wspólne nagrania, jestem jak najbardziej otwarty i będzie można coś fajnego pokminić. Na razie, jak widzicie, wciąż próbuję się zapoznać ze światem tej gry, zrozumieć prawa rządzące i jakby wymagające różnych działań, żeby nie lamić, więc to mnie dopiero czeka, więc załadujmy się na pierwszą lepszą misję, którą mam w kolejce teraz do wykonania i zobaczmy, czy jest może coś z bonusów. Niekoniecznie wszystko jest zlokowane. Tego nie. Dobra, więc weźmy najprostszą 5-7, 3-8. Killiken. Nie wiem, czym jest Killiken. Lecimy na Killiken. Co my mamy zrobić? Excavation. Kurczę, nienawidzę misji Excavation. Raz zrobiłem praktycznie całą misję Excavation, z tym, że postać mi wpadła pod tekstury i zleciałem. Znaczy, technicznie to było tak, że żeby... Nie, Excavation to nie było, to było ratowanie. To nie było Excavation, tylko tam Extraction. O. I koleś, którego miałem uratować, był zamknięty w jakimś pokoju, który był pod mapą, więc musiałem się wbić między tekstury, co nie było trudne tam się wbić między tekstury, bo ten kawałek lokacji się skrajnie burzył i gdy się do niego dostałem, to uwolnić go, tam jakiś boss był do klepnięcia na szybko, więc to też nie był problem, to poszło szybko, łatwo, ale wyjść się stamtąd nie dało, więc jestem bardzo negatywnie nastawiony do tego, czy to jest Explosive Barrel. Do Excavation... Nie, Extraction. Excavation niekoniecznie. Czy tam jest coś? Tam jest coś. Tam, jest to, tam, ta, tam coś nic też nie jest. Te są całe. Dobra, gdzie tu można się przeskoczyć? Tam jest drut do biegania. Czy właśnie do mnie zaczął strzelać jakiś... Nie wiem, co to było, ale to było fajne. Coś czuję, że nie uda mi się zrobić tej misji po cichu. Chciałoby się skończyć przeładowywać, ale kto by się tam przejmował takimi rzeczami jak przeładowanie. Dobra, przeładujmy do końca. I celujemy w głowę. O ile to nam się uda. Czy mi się tutaj skończą, czy nie odpalili alarm? Moment, jest alarm, czy nie ma alarmu? Nie słyszę alarmu, dobra. Zamiast tam jest. Więc zrąbałem na dzień dobry, fajnie. Tam mam się dostać, tak? Czy to jest... Co to było? A, to jest. Okej. Okay. Dobra. Spoko. To tym to ja mam się zajmować. Aha, bo tu się nie da alarmu, bo oni po prostu będą biegli na pałę w moją stronę. Okej, dobra. Zaraz przeładujemy, tylko ubijemy tylko luda. Czy to jest coś, co będzie mi potrzebne? Już przeładowałem. Coś przede mną stało, ja tego nie widziałem. Czy tak ślepy jestem?
Tak, pewnie ten robocik stał, ale pół słodka niżej. Szybko. Że głupio jest ustawione to wydobyczenie, że stoimy na platformie, więc ja nie wiem, co on wydobywa. Kurz spod platformy, pewnie? To jeszcze... Jest tak niefajnie, że pod nosem drzwi. A z drugiej strony będą się ładowali, mogą walić zarówno z dystansu, jak i z bardzo, 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 bardzo bliska. Dobra, dajcie mi to na przykład. Nie ma, też nie wiem po co mi to tu bezpośrednio, ale... Mega, przestał wiercić, tak? Muszę co jakiś czas mi tą baterię... Dawaj tę baterię, kurz. Nie powiem, żeby to był mój ulubiony typ misji, taka bezsensowna łupanka trochę, to znaczy... Można powiedzieć praktycznie o każdym typie misji. Ale wiecie, o co mi chodzi. Żeby mnie tam proszę na chwilę odciągnąć uwagę. Czy mój ten ich zabił? Czy to jest możliwe? Nie, oni się wzięli i wycofali, okej, to jest też możliwe. Kotu się nie podobało moje gadanie, nie podobało się kotu moje lamienie. Locating Protect Extractors. Czyżby mi się skończyło, tutaj skończyło mi się tutaj, niestety nie ma tak dobrze, nie ma tak lekko. Rozwalili byli, za bardzo się zająłem z zabawami. To tu jest drugie, to tu jest tutaj. Skąd domniemał to za drzwi? Ten jest chyba trochę lepiej ustawiony. Nie wiem dlaczego mam takie wrażenie, że ten jest lepiej ustawiony. Z drugiej strony nie będą na niego lecieć? Nie, będą stąd na niego lecieć. Baterię. Ładujemy nam ten. Jest bateria. Jest bateria. Nie widzę baterii. A, tu jest. Nie widzę baterii, która leży pod moim nosem. No, bum. Tym panom również podziękujemy. I gdzie jest? Tam jeszcze jeden jest. Dobra. Dawać to, dawać to. Zajmiemy z powrotem. To jak był? Dobra, dawać baterię. Ich tu tyle jest! O, fajne. Fajne rzeczy dają. Czy ja już mogę chyba nawet wracać do bazy po tym pierwszym wykonanym tym, tak? Ale to spróbujmy zrobić jeszcze drugi. Może ich tam jest więcej. Może nam się więcej uda. Bonusy dla wszystkich. Bardzo nie dało mu się przeładować do końca, przerwałem w najgorszym możliwym momencie. A nie, przeładował się do końca. Jestem zdziwiony. No dobra, stopmy tutaj wabik, niech odciąga przez chwilę uwagę. Drugi wabik. No niestety.
co, już do wyjścia? Może już do wyjścia. To wybitnie krótka misja. Wydawało mi się, że trochę dłużej się będę musiał bawić, ale okej. Zresztą powiem, żeby to był mój ulubiony typ misji, ale z drugiej strony nie jest źle, nie dostałem jakichś super batów na nagraniu. Herbata. Przynajmniej jednego gościa nazwiskiem Bata, więc... szczerze nienawidzi ten... mnie. W sumie mu się nie dziwię. Dobra. Czy ja mogę tutaj na przykład połapać? Nie! Muszę to przypisać. Czemu nie mogę tego? Naprawdę? A, tego mam już max. O, dziwne. Ilu tych takich wielkich z bateriami złapać muszę? Bo oni się zapewne będą pojawiali tylko na tego typu misjach, więc... Ty i... Ty i... Ktoś jeszcze... To... Wow! Tarcze! Tarcze! Wracać! Gdzie jest to latające gówno? Czy było to latające gówno? Latające gówno też bym złapał. Tam jest. Na zewnątrz wyszło. Dziękuję! Teraz jak ten... Czy to się musi... Tak ruszać? Lecimy dalej. Zostawiamy ich wszystkich. Nie są nam do niczego potrzebni, ale roślinki tak. Roślinki są super. Dobra. Dobra, mostem jednak może. Jest. Gdzie mam się dostać? Ten na dół. Po co ja tu na górę wlazłem? Dla przyjemności, tak? A nóż coś fajnego dostanę, jak na przykład życie. Któryś z nich jest jeszcze nieodkryty? Nie, wszyscy są zrobieni. Można ich olać? Biegniemy dalej. Jeszcze zabawki. What the heck is this? Coś się zbudziło? Nie, to jest zasięg tego badziewia, tak? Dać mi karabin może jednak. Czy ja muszę zrobić je wszystkie? Myślałem, że mogę zrobić ten. Może muszę zrobić je wszystkie. Tylko mi pokazywało, gdzie jest kolejna i nie muszę ich robić tam w ustalonej kolejności. Nie muszę być to najbliższa. Może przeładować ci niekoniecznie. Niekoniecznie zapewne. Czyżbym nie miał amunicji? Dawać mu pistolet.
No, come on. Serio? Dwóch hity dali? Tego pana, weźmy baterię od niego. Czyli tylko jak chcę na ziemi, to to mi robi kupu, dobrze wiedzieć. I tu był jakiś baterią, tak? Spudłuj, tak. Myślałem, że to jest ten kolej z baterią. To nie jest ten kolej z baterią. Latają słabki, kurwa. Wow, panowie, delikatnie. Ja, nie, ja jestem wrażliwy. No i zaraz będzie zgon. Mi się tarcza nie naładuje, a nie naładuje mi się w ten sposób tarcza. Może się naładować w ten sposób tarcza. Nowość. Baterie. Au, 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 au. Naprawdę, gdzie jest to latające? No, tarcza. O, już tu nie ma. Nie ma lekko. Będzie jeszcze, czy tu już koniec imprezy? Życie? Życie! Nie ma życia oczywiście. Nie, same no life. Serio? Tak w ostatniej chwili człowiekowi przed mordą? Wow. Czy tu jest coś takiego jak exit? Czy już się mogę wycofać? Bym się z chęcią wycofał z tej misji. No, to już ma tam. Złapać ten jeden ekstraktor, damy radę? Damy radę. Nie, ginę. Nie chcę mi się ten tracić punktów przez zgon. Mission complete. First daily win. O, to też są daily winy za to. Skana chyba złapała poziom. A Braton i Lato prawie. Loki bardzo prawie. Nawet Lato bliżej, ale okej. Okay. Te misje wydobywcze do mnie nie przemawiają. Może jakby były dwie osoby, to wtedy jeden broni jednego dojścia, drugi broni drugiego dojścia. A tak to jest takie głupie bieganie, to za chwilę pada, nie wiem, jakoś to mnie nie przekonuje do siebie. No, ale jak widzicie, już coraz bliżej jest. Jakbym miał czas naprawdę przysiąść i pobłócić, to już byłby drugi poziom konta. Dobra, proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę. To jest mój bardzo powolny progres w Warframe'ie na ten tydzień.
I hej! Nic mi się bajerańskiego nie udało zrobić w międzyczasie, czy mógłbym się pochwalić. Nie mam nawet nic zaczętego w krafcie. Co ja tutaj miałem zrobić? Na przykład takie tusie nanospory. Muszą być 900. Yeah. W sumie tego mam nawet blisko do zrobienia. Parisa bym zrobił, ale jak widzicie, nanosporów brak. W sumie tutaj też dwóch rzeczy brak. Nie wiem, co mi się szybciej uda wyfarmić i gdzie to wyfarmić. Nanospory gdzieś? Plastycydy? Nie wiem, okej, okay, tak. Niech tak będzie, nie inaczej. Pojedynczego Vipera. A całą resztę, no to... Sarin może zrobię kiedyś sobie, jak będę bardziej kumał, to jak. Czy ja to mogę już zrobić? Dual Zoren? Muszę się zapytać, czy... Albo to chyba też mogę zrobić. Mastery Locked Build. Furis. Czy ja mogę zrobić Furis? Czy to jest coś dobrego, czy to nie ma sensu? Alloy Plate, Ferrit, Salvage. Wszystko mam. Neurodów mam 6 na 4. Czy to jest coś, co ja powinienem sobie zrobić? Żeby mieć coś nowego. Czy to nie jest coś, co powinienem sobie zrobić, bo... Bo żal na przykład tych neurodów całych. Bo całej reszty to widzę, że mam troszkę więcej. Ale to... To mógłbym sobie zrobić. 12 godzin, bez dramatu. Tylko czy te surowce warto na to użyć, czy przeczekać, przytrzymać i użyć później na coś, co naprawdę jest przydatne, to... Nie wiem. Jak się nie wie, to jest problematyczne. Kot się wpakował na swój kocyk. Ha!